Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest przepiękny czerwcowy dzień, 5 czerwca 2021 roku, a ja jestem dzisiaj gościem u kogoś wyjątkowego. Jest to pani Jolanta Łukaszewska, malarka mieszkająca pomiędzy Chodczem a Chodzeniem. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jej malarstwie, o jej sztuce, ale także o jej pasjach, o jej życiu, a może jeszcze na koniec kilka takich luźnych tematów specjalnie dla Państwa, takie, które lubicie. Zapraszam na spotkanie z panią Jolantą Łukaszewską z Adamowej. Woli Adamowej, to są właściwie nowiny. Właściwie nowiny, tak? A nie ma tutaj drogowskazu dobrze, nawet. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę o uważne oglądanie, oczywiście potem proszę o subskrypcję, lajkowanie, no i to co zwykle, prawda, udostępnianie bliskim i znajomym. W takim razie zaczynamy nasz wywiad z panią Jolą. Aha, czyli tak, już możemy zacząć. Dobrze, tak? Dobrze, tak. Mhm. Usiąść tam. Już teraz tak. Gdzie możesz tam usiąść, dobrze. Zacząć? Tak. Ja w tym czasie pokażę Państwu obraz. O, świetnie. A, dzień dobry, tak? Bo to już na wizji jestem już. Tak, jesteś. Dobrze. Jesteś. My w tym czasie przeszliśmy z Jolą na ty, więc nie będę udawał, że będę mówił po imieniu. Jolu, jak to się zaczęło, że ty... No właśnie, to tak nigdy nie wiadomo i chyba to od samego początku, od dzieciństwa już, gdy miałam 4-5 lat, to moja mama nauczyła mnie rysować laleczki, pociągi, mieszkaliśmy wtedy w Cetach, tam chyba 8 lat w sumie. I kiedy tutaj już przyszłam, mając 7 lat chyba tak do pierwszej klasy, no to cały czas już z teczką się biegało i ołóweczkiem jakieś szkice robiłam. No tak się zaczęło już właściwie w szkole podstawowej. Później konkursy różne. No i brałam udział, pamiętam, pani Kluza, co się nazywała Polewska, która uczyła plastyki i ona też tak pozytywnie zaraziła nas tym artyzmem plastycznym i kiedyś był konkurs na postać, właściwie portret Kopernika i jeszcze Lenina. Włodzimierza Lenina i Abrahama. No trzeba było, oczywiście. No. No i tak się zaczęło to. Ale nie, ja tego tak profesjonalnie nigdy nie traktowałam, tylko co tam mi w duszy grało, to sobie zasiadałam i malowałam najpierw farbami akwarelowymi, później plakatowymi, bo to jednak ta technika jest w każdej farbie i technice jest zupełnie inaczej, podchodzi się, inne pędzle. Tu woda, no teraz są farby olejne, więc już trzeba też dostosować odpowiednie preparaty. Ja wiem, bo malarstwo kiedyś uważano za rzemiosło, tak? Nie sztukę, tak? Za rzemiosło. Rzeczywiście, przecież trzeba było się tego nauczyć. Uczniowie, jak czeladnicy, chodzili do mistrzów i tam się uczyli malować, pewnie rozpoczynając od rozrabiania i przygotowywania farb dla mistrza, nie? Z żółtka się robiło przez czas wieku. Tak. Żółtka jajecznego i z cegły zwyczajnej. Także tak, to też tak. Służyło. Powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę o tym, jak dobierać farby, jak je rozrabiać? No bardzo jest mi pomocny internet w tej chwili. Aha. Ja oglądam bardzo często Sacharowa, współczesnego malarza rosyjskiego, zapomniałam jego imię, i przyglądam się malowaniu wielu malarzy, profesjonalistów. I bardzo też sobie cenię te wykładowe, takie lekcje profesjonalne prowadzone przez Razika Adama, malarz wrocławski zdaje się, ale on w wielu miastach Polski już w tej chwili ma wykłady na wielu uczelniach. I on właściwie, to jego technika mi się bardzo spodobała. Taka nakładanie tej farby grubej, w przeciwieństwie do Sacharowa, który to gładką robi taką wręcz technikę za mgłą. Coś w rodzaju Turnera angielskiego, nie pamiętam, ale wiem, że on też tak za mgłą. I ja tak się przyglądam tym technikom i oglądam te lekcje przez nich prowadzone. Rozumiem. Nawet dla takich starszych osób prowadzi Sacharów ten rosyjski. Myślę, że nasz program też oglądają ludzie młodsi i starsi, którzy nie mają w życiu pasji. Nie wiedzą, co robić, nudzą się, siedzą za dużo w internecie, prawda? Tak.
Polecałabyś im amatorsko oczywiście. Zacznijcie malować. Czy malowanie, Jolu, zmienia twoje spojrzenie na świat i na ludzi? Czy jak malujesz, to jakby wzbogacasz jakby siebie także o to, kim są inni, czym jest świat? No, oczywiście. Jakoś nie zajmuję się tymi problemami covidowymi, politycznymi, ja wręcz telewizor wyłączyłam, bo szkoda czasu. I takie spojrzenie na ludzi z pasją, to na pewno cieszymy się, że spotykamy się często w takich okolicznościach, jak w Chodczu lokalne są spotkania różnych twórców ludowych, bo ja to jest o taką regionalną tutaj się właściwie uważam, no czy lokalną. Może tak bardzo nie jestem znana, bo ja może tak mało pokazuję te prace, ale już troszkę w Chodczu miałam takie spotkania na forum takim troszkę większym i na Dożynkach ze swoimi obrazami bywałam. Później jeszcze była Kupała, a to co tam jeszcze, jak Święto Ziemniaka i pan właśnie Zbyszek Piechocki nas organizował te spotkania i tu różni przyjeżdżali. Również rzeźbiarze, słynny pan Woźniak w Przyborowie, ja nie wiem jak on ma na imię, Józef czy... Wiem, że pięknie rzeźbi, bo tam nawet z dziećmi z klasy. Rozumiem. Mnie to tak właściwie, to moja praca zawodowa skłoniła do tej twórczości bardzo. Jeszcze gdy pracowałam zawodowo. Jesteś nauczycielką. Nauczycielką byłam 30 lat. No i pozostajesz. Nie za długo. Pozostajesz. To w systemie lub poza, ale nauczycielami już pozostajemy do końca życia. Pozostaniemy, to oczywiście, bo i to się tam... Mam te kontakty takie wirtualne i piszę z uczniami, już w tej chwili będącymi na studiach, które kiedyś uczyłam polskiego, historii. Ja właściwie nie mam przygotowania plastycznego czy malarskiego, tylko ja bardzo wzorowałam się i polubiłam to malowanie, gdy nauczała mnie pani profesor, nazywała się Twardy. Takie nazwisko. A, spotkałem się, tak. W liceum Mikołaja Kopernika. No i właśnie ona z nami chodziła w plener. I bardzo dużo żeśmy kreskę ołówkiem miękkim ćwiczyli. I takim średnio miękkim, i twardym, i różnymi kredkami, i świecowymi, i pastelowymi. I ja tak polubiłam, bo pamiętam, że tam zawsze mi wychodziło dobrze, czy katedrę z obserwacji, architekturę, żeśmy takie sakralne budynki też szkicowali, później były konkursy. No i bardzo nas nauczyła i polubiłam to łączenie barw, różnych farb plakatowych i akwarelowych, bo to są zupełnie dwie różne techniki. Bo ta akwarelowa taka bardzo jest rozmywająca się, ta plakatowa bardziej kryta. A już olejna to już w ogóle trzeba też mieć cierpliwość i nanosić to uważnie i wysuszać. No w tej chwili robię, troszeczkę odnawiam, bo ja mało mam już obrazów i część tam dałam komuś, sprzedałam tam za grosze, bo ja też tam nie duże pieniążki za to się nie uzyskuje. Ale jeśli chodzi teraz właśnie o te portrety, których tu dużo, to postaci tych świętych, postaci świętych. O, tutaj Popiełuszko. Popiełuszko jest. Tak, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak. Jesteś. A to rozumiem, że jest Pan Jezus, tak? Tutaj? Pan Jezus, tak, taka wersja. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, tak? Tak, święty Jan Paweł II, ale troszeczkę mi się też nie udało, jeszcze mam inną, ale to już komuś tam dałam. Rozumiem. Wersję. Tutaj jest ojciec Elia, który był w Polsce. To jest inspirowana praca na podstawie jego zrobionego zdjęcia aparatem fotograficznym. On jest włoski, ojciec Elia pochodzi z zakonu. Dokładnie nie pamiętam, wiem, że z Włoch przyjechał do Polski i on, gdy zrobił zdjęcie Panu Jezusowi, to właśnie mu się Pan Jezus ukazał i mówi, jak zrobisz zdjęcie, to na którejś tam klatce czy kadrze będę na 36 był dopiero ten wizerunek Chrystusa. I ja inspirowałam się tą pracą i zrobiłam tu właśnie tę, a ta to jest z tego słynnego całunu turyńskiego. Ale to też, to jest taka może bardziej moja wizja. Chociaż inspirowałam się tym całunem. Pięknie. To,
Ma w sobie coś piękne, ten naprawdę, no, jestem zachwycony. Bardzo jestem miło zachwycony. Mi, ale to tak serca nie we wszystko się zupełnie włożyło. Matka Boża. Poczekaj, Medjugorska. Piękna, piękna dziewczyna i piękna... Ja latem w kolorze zrobiłam dla potrzeb koła gospodyń wiejskich. Pięknie ci to wyszło. Pięknie, tak, ty, tak, tak, tak. No ja tam staram się współpracować. Ma w sobie taką czystość, jasność, niewinność. Medjugorje. Tak, to jestem. Tam, gdzie jest tak. Serbia, wiem, Bośnia, Hercegowina. Wiem, oczywiście, tak, tak, tak. Przejazdy tam. Ważne objawienia. Tam. Byłam. No, no właśnie tutaj widzę, są takie prześwity kleju, bo to było klejone na czymś... szkodzi, bardzo mi się podoba. Będę mogła, musiała ją zamalować bardzo w kolory. Bardzo mi się podoba. Tak? I trzeba je zrobić bardzo dokładne zdjęcie, wiesz? Tak. Trzeba będzie zrobić zdjęcie. Zrobimy, dobrze. Nie? Potem, dobrze? Dobrze. No te inne wersje są takie zmyślone bardziej przeze mnie. Ksiądz Jerzy najbardziej mi się ten podoba. On taki miał uchylone usta. Troszkę zawsze tak. Bardzo tak. Skupiony w tych swoich kazaniach, które często też słucham. Tak. No i teraz tutaj. Dobrze. Jeszcze sakrum, no co coś z głowy. To bardziej taki chyba Pan Jezusek będący przy trzodzie owczej, gdzieś tam na polach. Pasterz, Jezus pasterz, tak. Ojciec Pio? No kochany, ojciec Pio kochany, zawsze mówię tak. A tutaj? Nie, tutaj następnie? Następne to też są jeszcze może tak powinnam postacie z życia wzięte, a tutaj jeszcze sobie Pan Jezus, a tu jest Faustyny Kowalskiej wizja. Wizja, tak. Ściągnięta też z tego obrazu, tak. Jak to są zawsze łagiewniki. Łagiewniki. Tak. Teraz tutaj to już kontakty miałam z ludźmi z Hindus, z Indii, tata z córką. To też namalowałam na podstawie zdjęć, jakie przesłali przez internet. No bo w zasadzie ja robię to ze zdjęć, ale bywa też, że na żywo. Tu się jakoś przymierzyłam do pary. To jest Niemiec, to jest Polka. I oni właśnie mnie prosili o taki portret. Potem robiłam kserokopię, wysyłałam im przez mailem chyba. Tak. Bywało tak, że wysyłałam oryginały też ludziom. No nie zawsze mi tam płacili. Różnie to bywało, ale ja mówię, pieniądz dla mnie to nie jest najważniejsze. Dobrze, poczekaj, zobaczymy tu. Jest taki dziadek z Nigerii. Kiedyś czyli masz tutaj kontakty międzynarodowe, że tak mam, powiem. Mam, tak. Tak jak ja. Bo pan, jego syn tego dziadka przysłał do mnie z Algierii prośbę, po angielsku pisała się. Zrobię zbliżenie, tak. Troszkę nauczyłam dzięki tym ludziom, bo musiałam się uczyć. Tak, widzę, że starasz się uchwycić osobowość tego człowieka. I ten syn mówi, czy by pani namalowała, bo tatuś mój jest umierająca, prosił, żeby zrobić mu portret. I bardzo mi dziękował. To wspaniale, że ludzie nie ograniczają się do fotografii, prawda? Tak, teraz elektronicznej i tak dalej. To wszystko może w moment zniknąć. Rękodzieło. To jednak takiej pracy nie zastąpi żaden aparat. Zgoda. To zawsze tak jakoś też to doceniam. Jeszcze chciałam pokazać taką babcię, którą też rysowałam. Dla jakiegoś wnuka, ale gdzie ja tę pracę? A tu. I też ten wnuk bardzo mi dziękował. Płakał wprost, zrobił sobie, włączyliśmy kamerkę. I płakał z radości, że zrobiłam dla niego babcię, narysowałam. Tu jest moja mama jeszcze w młodości, 40 lat życia. Tu jest mamunia. Podobna, bo była ładną kobietką zawsze. Zadbano i malowała oczki sobie i usta. Tak. A status po drugiej stronie. O, pięknie. Po 30 był chyba. Poczekaj, przytrzymam. No i to tak. Dobrze, bardzo dziękuję. Tak. Lubię to robić. Świetnie. Ale czasu jest niewiele. Tu jakiś pan z Francji, będący ciemnoskórą, no z Murzynem chyba on jest. Tak. I mulat z murzynką, albo odwrotnie. W każdym razie bardzo też się cieszył, taką miał fryzurę afro. Moja kochana wnuczka, mająca tam wtedy 14 lat. Tak. Może za szeroka troszkę buziunia, jeszcze musiałabym to dopracować. Tu jest taki aktor francuski, także ja to z wieloma ludźmi na świecie. No to wspaniale. Przez internet. Internet sprawił mnie, że można tak. Że można się teraz artystycznie, że tak powiem, kontaktować. To fakt. Nawet widać taka aktorska postura, bardzo. No tu już są ludzie, tu jest ta babcia właśnie.
No takie realne postaci z życia wzięte i tak mi dziękował ten człowiek, że ta babcia jest tak podobna, jakby była naprawdę żywa. Tak. Ołóweczkiem, a ołówkiem robię miękkim. Nieraz też, ale rzadko robiłam piórkiem i węglem, jak to dr Wiktor Zin. No i tak ołówkiem to jest ten, rzecz. Oj, bardzo... Zatrąciłem tu? A nie szkodzi, spadł obrazek, bo to tak... Nie, to on jest suchy. Myślałem, że ja potrąciłem. Nie, dobrze. W składzie porcelany, ale nie, to nie ten sam obraz spadł. No, cieszę się, że tak się zainteresował tu pan Mirosław, bo ja też taka siedzę w tym domu z kotami. Człowiek taki sam tylko został, no bo też brat wyjechał, syn wyjechał, wszystko na granicę i mamulką tu zostałyśmy obie. No pokaż. Trudno jest właśnie oparcie o rękę twarzy narysować. Nie wiedziałem, no proszę. Też taki pan z Anglii prosił mnie, no i przysłał to zdjęcie. Super. Często bywa, że maluję połowę twarzy, przysyłaj pieniądze i maluję drugą połowę, jeśli ci zależy. Tak. Ale nie, ludzie nie przyślą pieniążków. Raczej za darmo wszystko chcą. No tutaj jest pani z Indii. Tilakę ma, to jest ta kropeczka taka znamionująca ich obyczajowość, tradycję, no to jak to w każdym kraju ma, każdy swoje i ten ubiór, taki strój też ma regionalny. Tak. Jak ona ma na imię Sara czy Saira, to jest żona tego pana, jest para. Aha, to pokażmy tę hinduską parę. Hinduska. Hindusi, tak. Hinduska, no tak typowo czarne, piękne, długie włosy. Czekaj. Tak sfilmuję to. Bardzo byli zadowoleni ci państwo. I to z tą panią na Facebooku, także jest nawet moją taką dobrą znajomą. Wspaniale. No także mam i wspomnień dużo. Obecnie teraz i takich kontaktów miłych. I teraz pan doktor, który jest z wykształcenia, ja tu panu Mirkowi się napisałam chyba nawet informacji. On się nazywa Piekarczyk albo Piekarski chyba Robert. On pracuje w szpitalu we Wrocławku i on wydaje tomnik poezji. Mnie prosił, bo my się znamy też jakoś ze studiów, których tam z kolei, bo tu dużo tych szkół było. I on się pytał, czy ja nie mógłbym mi narysowała jakichś portretów i będą właśnie w tej książce, w jego tomniku. Także troszkę taka będę znana osoba. Doktor Robert Piekarczyk. Tak. Tak. On mnie odwiedził też kiedyś tu właśnie i przyjechał po te... wziął zdjęcia Chrystusa i zrobił to dla swojej matki. Ta matka jego zmarła w tym roku. Bardzo przykre, też bardzo przeżywa tę śmierć matki. No ale ja się cieszę, że chociaż wyda potomik poezji poświęcony matce. Znany człowiek też ze społecznictwa, bardzo ważny. Bardzo dużo pracuje społecznie. Okay, zobaczymy. A tu z takim hinduskim siebie narysowałam autoportret. To chłopiec, nie pamiętam, Kalkuta chyba. Kalkuta. Z Kalkuty, tak, pisał też, właśnie przez Facebooka. Nawet była taka sytuacja, że odwiedził mnie pan z Niemiec, bo żeby mnie tutaj, no, gdybym go narysowała, czyli pozował. I też taki blondyn, starszy, no też starszy jeszcze ode mnie. Także jest takich fajnych kontaktów. Ja się nauczyłam troszkę niemieckiego, znaczy powtórzyłam dzięki temu, bo musiałam po niemiecku porozmawiać. Jak się okazało, z Niemcem się można świetnie dogadać po angielsku. Oczywiście, wiem o tym. To jest jednak wszyscy mówią po angielsku, zwłaszcza młodzi, nie? Ale nie tylko, wszyscy mówią po angielsku. Wszyscy mówią i niektórzy... Nawet mama, gdy przyszła i mówiła o wojnie, to ja musiałam mówić po angielsku tej wojnie, ale mówię, mama nie mówi o Niemcach. Bo wiesz, jak to jest, nie? Ale nawet gdyby powiedziała, to już musiałam czuwać i tak nie zrozumiał po polsku. Tak. Fajnie. Moi drodzy, powiedz mi tak, czy studia filologiczne na OMK, historia WOS, podyplomówka, czy studia te jakoś wpłynęły na twoje malarstwo? Czy to jest zupełnie jakby odrębna dziedzina? Ale ja to zupełnie jakbym z drugą stronę to powiedziała, tak. Że to, co zaczęłam malować w mojej karierze zawodowej w tym czasie, te obrazy, to ja nie napisałam, nie wspomniałam wczoraj tej nocy biograficznej, że ja przecież brałam na lekcje historii lub na lekcje języka polskiego te moje prace. A na polskim jest w programie, podstawie programowej
opis obrazu na podstawie bezpośredniej obserwacji. Jest to oczywiście, tak, tak. Bardzo trudne, tak. Bo teraz trzeba nazwać poszczególne plany w obrazie. Mhm. Pierwszy, drugi, trzeci jako tło. Tak. I teraz dzieci miały fajną pracę grupową. Bo ja polskie miałam 30 lat uczyłam tego polskiego, a historię chyba 15. Mhm. A tak to klasy jeszcze miałam zintegrowane młodsze, tak kiedyś rosyjskiego się wszystkiego uczył człowiek. Tak. I właśnie tak jak zrobiłam pracę zespołową, to pierwszy zespół robił pierwszy plan w gromadził słownictwo w oparciu o wspólnie przyjęty plan tego opisu przez klasę. Później co na drugim widzą planie i na trzecim jako w tle i określały kształty, kolory, wielkości. Rozumiem. To wcale nie było proste. I kiedyś pana dyrektora Marka Kiecińskiego w Chodczu zaprosiłam na lekcję i zrobiłam opis jakiegoś obrazu. Chyba też to była wiosna tej Kaczenki, która taka jest góra tam na Piotrowie, zaraz przy tej górze wielkie jezioro rozległe, to takie głębinowe, czy jak to nazywają? Tak, proszę państwa. Zobaczcie, poloniści, są to studia naprawdę ważne. Mój przyjaciel Grzesiek Ciechowski, tak? Też kolega ze studiów, lider zespołu Republika, już myślę, że nieśmiertelna gwiazda polskiego rocka, poszedł w kierunku muzycznym, zaczął od gry na flecie, tak? A proszę państwa, no ja nie tylko uczyłem, zajmuję się poezją i tutaj... Interdyscyplinarny, tak, nie trzeba nauczać. Tak, tak, tak. Ja myślę, że to wbrew pozorom to bardzo wpływa na... Myślę, że obdarzamy naszych uczniów tymi nie tylko przekazujemy wiedzę filojęzykową, tak, ale również tak. Literatura. Tak. Ja tutaj muszę powiedzieć, że proszę państwa, no w gminie Chodecz niestety nie ma już żadnej wiejskiej szkoły. Właśnie. I to jest wielki ból. Tutaj była szkoła w Adamowej Woli, gdzie tamtejsza polonistka Małgorzata Rybacka zaprosiła mnie w 2009 roku na spotkanie autorskie. To było bardzo ważne spotkanie, które wpłynęło, później się okazało, że wpłynęło również na moje życie. Nie było to nie tylko doświadczenie, kolejne spotkanie autorskie, ale było to spotkanie w jakimś sensie wyjątkowe. I myślę, że gdybyśmy my, poloniści, bo niekiedy dyrektorzy tego żądają od nauczyciela, że zajmuj się tylko tym, nie? No, z kolei pan Cybulski był taki tutaj święty pamięci, już nie wiem czy święty, ale na pewno święty pamięci. Nie, myślę, że tak, bo jeśli mam jakieś grzechy, to mu są odpuszczone. Ja myślę, że on prowadził taki nauczycielski klub literacki. Tak. I on na przykład koniecznie chciał, że uważał, że ja się zajmuję niepotrzebnymi rzeczami typu polityka, samorządy, tak, że ja powinien się zająć tylko pisaniem i wtedy osiągnę naprawdę niesamowite. Uważał mnie za człowieka o jakimś dużym potencjale artystycznym. Ja nie wiem, czy tak jest, no ale on tak uważał. W każdym razie był taki okres, że ja się angażowałem w pracę samorządową później nie. Ale nie o sobie chcę mówić. Ile razy się zaśpiewa pieśń patriotyczną? Ja, no dobry mam słuch, bo tam byłam w takim kurze nauczycielskim. The Teacher, są nas nauczyciele po angielsku. Tutaj działał od 2003 do 2006 lub 2007 roku taki zespół wokalny. I z nami był ksiądz Sławomir Derengowski, który w tej chwili przy biskupie pracuje. Jest proboszczem już świętego Stanisława, tak, ale był rzeczywiście tak, kapelanem biskupa. Na organach. Tak. Chyba w kościele świętego Stanisława w Wrocławku jest proboszczem. Tak, bo nieraz oglądam. Wspaniały człowiek, wspaniały ksiądz. Bardzo. Bo my wiele złego słyszymy o księżach, prawda? Tak. Ale popatrzcie, ilu jest księży naprawdę wspaniałych, nie? Nie można wierzyć tym mediom, które codziennie tylko pokazują negatywy, negatywne informacje o... Było nas 8 dziewczyn i 9 był ksiądz. No świetnie, żeśmy jeździli na różne uroczystości kościelne i patriotyczne. Tak. I do kościoła, i do domu starców w Rzeżewie. No i mnóstwo występów w naszej szkole chodeckiej. Tak. I właśnie mówię, jak trzeba integrować, jak chodziłam na lekcje, często śpiewałam Bogorodica Dziewica, bowiem Sławiena Maryja, no oczywiście pierwszy hymn polski nasz, piękny, który też pan Mirek z Gosinią Rybacką, żeście nad tym pracowali, bo to ja wszystkie oglądam wasze programy, bardzo mnie to interesowało. Dziękuję, bardzo jestem zaszczycony. No bardzo takie pouczające i dla dzieci to jest przecież dydaktyczne podejście do tego, do literatury. Wiesz Jolu, dziękuję, że to powiedziałaś, bo muszę ci powiedzieć, że mamy takie sygnały, takie dyskretne, nie? Że bardzo się nie podoba, że my te programy nagrywamy.
I Małgosia takie sygnały otrzymała, był taki okres, że wstrzymywaliśmy, ona zniknęła, tak? A ja już byłem dwukrotnie na takiej dosyć ostrej, nieprzyjemnej rozmowie, nie powiem gdzie i kiedy, może kiedyś Państwu powiem, nie teraz, że niby nie ma cenzury, prawda? Ja się bardzo cieszę, że minister nasz edukacji, Czarnek, tak, powiedział wyraźnie, chyba nawet wiedział, że nauczyciel, wykładowca ma prawo głosić swoje poglądy, jeśli one są naukowo poparte argumentami naukowymi. Tak. Nie może być tak, że mamy tylko mówić i głosić propagandę, prawda? Ja wiem, że to jest młodzież, to są dzieci, tam trzeba bardzo ostrożnie. Jesteś doświadczonym też nauczycielem, prawda? Ale ciągle nauczycielem z pasją, tak? I ja myślę, że... No właśnie, gdy te obrazy zanosiłam, było tak, bywało, że rodzice też krytykowali, co ja robię. Prawda? Tak. Ale dzieci wchodziły do klasy, patrzą jeden obraz, drugi, trzeci o temacie na przykład wiosny. Tak. Tu były tam te bociany, tam jakieś kotki, ale na tle tych rozwijających się pokój kwiatów owocowych. No i była ta lekcja, gdzie był wiersz piękny jakiś. Tak, tam, tak. Poparty tym, tą wizją tych obrazów. No i dopiero na którejś wywiadówce tym rodzicom przetłumaczyłam, że to jednak no, musiałam perswadzić. Bo chcieliby nauczyciela zaszufladkować, tak? Ty masz tylko od tematu do tematu z młodzieżą wędrować, a broń Boże, żebyś ty poszerzał horyzonty. Na przykład ja uważam, że Małgosia chyba ze szkoły właśnie w Choceniu dostała od swoich uczniów taki dyplom na koniec roku. Nauczycielka o szerokich horyzontach. No, uważam, właśnie chyba o to chodzi, nie? I zaśpiewać, o to i chodzi, tak, maluje, tak, to wszystko i zintegrowane. Tak. Ja miałam to, jak ja miałam to kształcenie zintegrowane tych młodszych klas, sama nazwa mówi, że było to połączenie treści wielu przedmiotów: Polski, historia, muzyka, plastyka, często praca techniczna. Oczywiście. Pamiętasz, że była taka formuła matury, nie? Że korespondencja sztuk był taki dział, prawda, na maturze. Uważam, że świetny pomysł. Albo nauczanie blokowe, jakie było cenne bardzo. Bo potem już no i wiesz, co mnie martwi jeszcze? Że zniknęło ze szkół właśnie takie jakby zobowiązanie nauczycieli polonistów nie tylko, żeby prezentować regionalnych artystów. Właściwie tego nie ma. Bo to był niekiedy byłby w latach chyba 80. i 90. To chyba szykowano transformację, wiesz? I wtedy akcentowano tę kulturę powiedzmy to regionalną. Tak. Nawet jest... był obowiązek, nie? Tu Adamowa Woła, szkoła tutaj pani dyrektor Renata Pułanecka, tak? Wtedy była dyrektorem, jak ja tutaj byłem. Dobrze, tak. Słuchajcie, jak ta szkoła wspaniale funkcjonowała. Ja mówię o tym, ja tu się pojawiłem niedługo przed jej zamknięciem, tak? Wielka szkoda, niewielka szkoda. No ja znam szkółkę w Łaniętach. No przecież to było coś, to taka perełka. Tak. Ktoś na tej górze nie widzi, że szkoła to jest nie tylko dzieci przynosiły edukacja, eksponaty. Tak? Edukacja polonistyczna czy matematyczna. Dzieci przynosiły eksponaty starych, bardzo rzeczy. Oczywiście. Tary. To i biblioteka, i kultura, tak? Tak. I myśmy stworzyli izbę regionalną z takiego małego kącika. Ja tam się cieszyłam, że pierwsze miejsce my, żeśmy tam nauczyciele, wszyscy byli zaangażowani i wszyscy uczniowie przynosili nam jakieś cebry, czy cebery, jak to by się nazywały, takie dzieże do robienia chleba, lampy naftowe, kuchenne i takie wozackie. Tak. Cała ściana wypełniona tymi eksponatami. Mhm. A że jeszcze istniał wspaniały wtedy fajansowy, fabryka fajansu we Wrocławku, to ja robiłam te, malowałam te niebieskie kwiaty z zielonymi. I teraz, gdy pani Beatka Rosiak prosiła mnie, to jest przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Adamowej, prosiła o obrazy, to ja też na którymś obrazie namalowałam parę kujawską, bo już na pamięć znam, jak wygląda, zresztą bardzo lubię ten temat. No i tam też u góry dałam motyw tych fajansowych, co szkoda, że tego fajansu już nie ma. Tak. I my też żeśmy zintegrowali. Mówi Olu, a ja jeszcze raz Państwu pokażę te twoje piękne obrazy. Dobrze? Tak, trochę. Proszę bardzo. Tak jeszcze, a to takie pozostałości. To są pejzaże. Teraz trochę skupimy się na pejzażach. Ale będę w wakacji teraz więcej dobrze malować. A pokażesz mi te słoneczniki? A słoneczniki stare, już mają 10 lat. O!
Bardzo gruba faktura, ale takie zmyły się jedno. Ja cię chciałem prosić o zgodę na to, żeby któryś z tych obrazów, które mi wysłałeś, żebym opublikował też na swoim blogu. Proszę. Woskowala i Kolis, prowadzisz taki blog, dobrze? Żeby była zgoda. Proszę, tak? Wszystko sobie, co pan Mirek nam chce, to proszę bardzo. Mirek. No, tak. Nie szkodzi, ja wiem, trzeba się trochę przyzwyczaić. Tak, nic nie szkodzi. Moi drodzy, ja myślę, że tak, że to nie jest ostatnie spotkanie z Jolą. Jak będę malować, to zawsze będę zapraszać. Tak, ja będę tutaj zaglądał na kawę i na oglądanie obrazów. Dobrze, będę państwa informował, co nowego w pracowni pani Jolanty Łukaszewskiej z Wody Alemowej. Tak. Ciekawe, czy tu widać od ciebie szkołę? Nie, chyba nie widać, co? No nie, to trzeba. Nie widać, zasłonięta domem, tak. Trzeba tutaj tak. Tak, pana Marka Sikorskiego chyba tu jest dom? Pan Marek Sikorski, tu mieszka obok, tak. Pozdrawiam, panie Marku. Dzięki za pana pomoc. No i tam właśnie ta Tak. Pozdrawiam serdecznie pana i całą pana rodzinę. Tak. Widzimy tu pana dom, tak? Tak. Proszę państwa, Wola Adamowa dawno, dawno temu była tutaj piękna, kwitnąca życiem szkoła. A nawet w tym miejscu, tu gdzie mieszkam, to była jedna wielka klasa. Pracowała w niej pani, która już ma ponad 80 lat. Jak ta pani się nazywa? O mój Boże, znowu wyszło mi z głowy. Pracowała w Koceniu wiele lat. I to towarzystwo chodeckie, co jest BMH, obecnie tam pan Grabowski pracuje. Rozumiem. Jak to się nazywa? To towarzystwo chodeckie. Miłośników Chodcza. Chyba tak. To właśnie tam na zdjęciach, tam są wszystkie szkoły przedstawione. Rozumiem. My dosyłaliśmy zdjęcia o Woli Adamowej, ja tam tatę mojego, bo był kierownikiem owego czasu, uczył tu wiele lat, też wysłałam zdjęcia z ojcem moim, także tam można znaleźć i tę panią Chrobocińska czy Chrobotowska, taka starsza już po 80 Rozumiem. Pani. I ona tu nauczała dzieciaczki po wojnie. Bardzo się cieszę, wiesz, jestem ci wdzięczny, bo to są ludzie, którzy znikają powoli z pamięci innych, tak? A ktoś, kto będzie ten film oglądał, bo mam nadzieję, on pozostanie na moim kanale, ale też pozostanie w moim archiwum, tak? Ktoś kiedyś po to sięgnie, jak będzie się interesował sztuką lokalną, kujawską. A tu jeszcze jest, przepraszam, panie Miry, bo to jest taka sprawa, że z Głowiączka, to stowarzystwo, czy to jest jakieś nazywa się, ja wiem, w Siłowicach, tak? To wydało to Miki o naszej twórczości, takie małe książeczki. Jedną mam jedną. Tak, i tam też są moje obrazy. I dobrze. Jeszcze były wiersze też. Mam wydane w domu, to też państwu pokażę. To też myślę, że o tym też powiemy, nie? Dobrze? Także nagłaśniają to pracę. Nagłaśniają, to się bardzo cieszę. Czyli proszę państwa, życie, może tak. Jolu, i zapraszają do Towarzystwa Chodeckiego nas też. Super. To świetnie. Może teraz zakończymy tę część. Tak. Ja bym zaproponował, żebyśmy drugą jako kolejny odcinek nagrali. Dobrze. To będzie taka rozmowa, jak rozmawialiśmy przed tym. No. Taka swobodna rozmowa na różne tematy, tak? Ja lubię spontanicznie, specjalnie, nie lubię się przygotowywać. Tak. Chciałbym, żebyś mnie jeszcze na chwilkę pokazała. Dobrze. Proszę dobrze? Bardzo. Nie tak. Mamy operatora, moi drodzy, musimy sobie radzić. O, wiesz już jak, pamiętasz? Tak. Ja państwu podziękuję, tak. I zaproszę na kolejny odcinek, dobrze? Tak. Moi drodzy, przypominam, że jesteśmy gośćmi pani Jolanty Łukaszewskiej i jej mamy. Jesteśmy gośćmi. Mama sobie wypoczywa tutaj przed domem, a ja rozmawiałem z Jolą o jej twórczości malarskiej głównie, ale nie tylko, o pracy polonistycznej. Rozmawialiśmy też o szkole, jeszcze jest dużo niepowiedziane. Właśnie, o szkołach. Ja pięknej myślę, że pracy. Zrobimy jeszcze specjalny program o szkołach wiejskich. Tak, tak. Oj tak, ja mam dużo do powiedzenia. Wspaniałymi ośrodkami edukacji i kultury, tak? I moi drodzy, co robi? Więc proszę, oglądajcie mój wideoblog. Trzeba przeżyć. Kwadrat z magiem. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje. Komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie, a najważniejsze w tym algorytmie YouTube'a to jest oglądanie. Robicie sobie coś w domu, oglądacie obrazy, niech tam sobie kanał Glazika leci. Tak, za plecami nawet. Nie musicie mnie oglądać, tylko słuchać. Albo niech to się po prostu, jak to się dawniej mówiło, film niech się przewija, tak? Niech się przewija. Moi drodzy, to była taka część powiedzmy oficjalna, a ja zapraszam na kolejny odcinek, który za chwilkę nagramy. I będzie to taka luźna rozmowa na różne tematy. Dobrze? Bardzo dziękuję
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia i usłyszenia. Do widzenia i do usłyszenia, tak.